Znaczy, to jest, wiesz, jakby z nagrywaniem jest tak, że mniej więcej wiesz, co chcesz powiedzieć i jak chcesz coś przekazać, ale jak to pięknie ubrać zdanie, to już jest inna sprawa. To jest trudniejsze, co robię. Piękne, piękne słowo. Piękne, tak. Witam Cię bardzo serdecznie na tym kanale i ogólnie na kanale Projekt Masaż najczęściej pojawiają się praktyczne wskazówki, jak pracować z moimi pacjentami, jak masować, jak szukać, dużo anatomii, natomiast dzisiaj będzie temat bardziej egzystencjonalny, dlatego że dużo osób, które nas oglądają, to są osoby młode, to są osoby, które zastanawiają się nad studiami, zastanawiają się, czy chcą być fizjoterapeutami i myślą, czy ten kierunek jest dla nich i ewentualnie, jeżeli tak, no to jak takim fizjoterapeutą można zostać, bo na przykład podoba im się to, co robimy my u nas w gabinecie i my u nas na kanale. I zanim Wam powiem, jak zostać fizjoterapeutą, to może warto by poruszyć temat, dla kogo jest fizjoterapia i jakim człowiekiem wypadałoby być, żeby ogólnie się tą fizjoterapią zainteresować i żeby po prostu ten zawód sprawiał Ci w przyszłości frajdę i satysfakcję. Otóż, pierwsza opcja jest taka, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to zawód po prostu, gdzie pracuje się z ludźmi. Pracujesz najczęściej w jakimś teamie. A nawet jak pracujesz samodzielnie, to byś miał kontakt z niesamowitą ilością pacjentów. Czy to w prywatnym gabinecie, czy w szpitalu, więc po prostu musisz lubić spędzać czas z ludźmi, rozmawiać z ludźmi i fajnie by było, jakbyś był osobą empatyczną albo chciał być osobą empatyczną. To też będzie bardzo mocno istotne w tym zawodzie. Dobrze by też było, jeżeli interesowałaby Cię aktywność fizyczna. Na pewno byłoby to łatwiejsze, dlatego że każdy fizjoterapeuta prędzej czy później zdaje sobie sprawę z tego, że ta aktywność jest ważna i że fajnie byłoby dawać dobry przykład swoim pacjentom. Więc dobrze byłoby, żeby jakaś aktywność Cię interesowała, żebyś miał w ogóle jakby takie zdrowe nawyki i ogólnie lubił o siebie dbać. Myślę, że to jest istotne, prędzej czy później każdy tak naprawdę ma bardzo podobne przemyślenia i troszeczkę żałuję, że wcześniej się tym nie zainteresował. Ale myślę, że te rzeczy, czyli rozmowa z ludźmi, chęć spotykania się z ludźmi, kontakt, empatia i aktywność są naprawdę istotnymi rzeczami. Taką ciekawszą rzeczą też jest jakby sam moment opóźnionej gratyfikacji. Otóż na początku drogi fizjoterapeutycznej nie jest specjalnie łatwo, jest wiele takich zawahań, jest wiele sytuacji, kiedy człowiek chce się poddać, ale tak naprawdę tutaj satysfakcja przychodzi troszeczkę później i niestety te pierwsze lata po studiach, albo często same studia, są troszeczkę problematyczne i jeżeli tak naprawdę masz jakiś wyższy cel gdzieś tam z tyłu głowy siedzieć i że jednak no chciałbyś być tym fizjoterapeutą, bo spełnia wszystkie standardy i rzeczywiście pasujesz do tego zawodu, to warto zostać, bo później naprawdę jest fajnie. Zarówno pod kątem tego, co możesz robić, jak pomagać ludziom, jak możesz czerpać z tego zyski, jakie zyski. Naprawdę jest wiele plusów z bycia fizjoterapeutą. Skoro powiedziałam Wam, kto tym fizjo może zostać i jakie trzeba mieć cechy, to teraz przejdźmy, jak tym fizjoterapeutą zostać. I sytuacja na początku jest bardzo prosta, dlatego że są to takie same studia, jak studia medycyny, czyli po prostu jednolite, pięcioletnie studia, gdzie po prostu dostaje się uprawnienia do bycia fizjoterapeutą. Więc nie można być niestety fizjot bez studiów, nie można robić tylko w szkole, nie ma jakiejś drogi na skróty, po prostu trzeba te studia skończyć. Więc wybieramy się na pięcioletnie studia, gdzie tak naprawdę już podczas tych studiów będziemy oczywiście uczyć się, jak funkcjonuje ludzkie ciało, będziemy poznawać różne zagadnienia w pracy z dziećmi, dorosłymi, pacjentami neurologicznymi, ortopedycznymi, kobietami w ciąży i w ogóle całą gamą różnych pacjentów. Aczkolwiek studia są bardziej teoretyczne niż praktyczne. Co prawda jest dużo praktyk podczas całego toku nauczania, natomiast niestety myślę, że nie ma specjalnie dużo osób, które po studiach z fizjoterapii jakby dostały pacjenta żywego i miały z nim pracować jednego, to wiedzą, co mają zrobić. Niestety studia są bardziej teoretyczne, ale studia są po to, żeby zainteresować się tak naprawdę, co chce się robić po studiach i z jaką grupą pacjentów pracować. Więc nie zmarnujcie tych 5 lat, jeżeli zdecydujecie się na bycie fizjoterapeutą, żeby po prostu to przebimpać, tylko rzeczywiście weźcie się porządnie za przedmioty teoretyczne i cały czas myślcie,
co wy chcecie robić po studiach. Jeżeli już macie określoną grupę docelową, swój target, z kim chcecie pracować i gdzie te osoby znaleźć, no to super, ponieważ w tym momencie będziecie mieli troszeczkę łatwiejszą sprawę, ponieważ wiecie, jakie książki kupić, jakimi terminami się zainteresować, jaką wiedzę troszeczkę doszlifować samodzielnie i, co jest bardzo, ale to bardzo istotne, jakimi szkoleniami zainteresować się w przyszłości. Dlatego, że niestety nie znam żadnego fizjoterapeuty, który pracowałby i miałby fajne efekty terapeutyczne i wykorzystywał jedynie wiedzę na studiach. Tak jak wspomniałem wcześniej, studia dają całkiem sporą ilość teorii, aczkolwiek ta teoria i tak nie jest tak fajnie posegregowana i pokładana. To się robi później, po studiach dopiero, w takiej realnej pracy z pacjentem. Więc tak czy inaczej, prawdopodobnie troszeczkę zainwestujecie po studiach na konkretne szkolenia, które Was wyspecjalizują w pracy z daną grupą osób i z danymi problemami klinicznymi. I to warto zdawać sobie sprawę. Oczywiście nie oznacza to, że będziecie musieli wydać niewiarygodną ilość pieniędzy, kilkudziesięciu tysięcy, żeby się wyszkolić. Nie, tych szkoleń nie trzeba robić aż tak dużo. Oczywiście tak naprawdę ludzie często wkręcają się, to jest bardzo fajne, chodzić na dość, nazwijmy to, elitarne szkolenia, ucząc się od najlepszych wykładowców na świecie i osiągać tak naprawdę jeszcze lepsze wyniki terapeutyczne, ale wszystko z czasem. Jeżeli interesuje Cię fizjoterapia, często jest tak, że po prostu jesteś osobą, która jest pasjonatem i masz na to naprawdę wiele, wiele lat, więc nie wszystko od razu. Załóżmy, że jesteś na studiach fizjoterapii i jeżeli zbliżasz się już pod koniec swojego toku nauczania akademickiego, to jest idealny moment, żeby zainteresować się pracą. I nie szukaj na początku idealnej swojej pracy, pracy marzeń i tak dalej, dlatego że Twoje umiejętności praktyczne są i tak na początku dopiero, one się będą bardzo mocno rozwijały, stąd znajdź jakąkolwiek pracę, żeby móc dotykać pacjentów, rozmawiać z nimi i tak naprawdę utwierdzać się w tym, co chcesz robić i czego nie chcesz robić. Bo nawet jeżeli trafisz do często mało ambitnej pracy w NFZ-cie, gdzie będziesz musiał robić część, powiedzmy, zabiegów, gdzie no, nie czujesz tego klimatu i wydaje ci się to bez sensu, to na pewno w tej pracy będą takie elementy, które będą Ci się podobały. Więc zobaczysz, co tak naprawdę chcesz robić i jak ta praca, idealna Twoja praca marzeń, która będzie za rok, dwa, trzy, pięć, ma wyglądać i na pewno jak ma nie wyglądać. Dlatego, że w każdej pracy są plusy jakieś i są minusy jakieś, ale tą pracę i tak potrzebujesz, na pewno tej pracy i tak potrzebujesz, dlatego, że niestety nie możesz od razu po studiach fizjoterapeutycznych otworzyć swojego gabinetu. Potrzebujesz kilku lat praktyki gabinetowej u kogoś innego w innej placówce, żeby po prostu móc coś swojego rozkręcić. Czyli sytuacja wygląda następująco. Idziesz na studia się interesujesz konkretnymi zagadnieniami, kupujesz konkretną literaturę, wiesz mniej więcej, z jakimi osobami chcesz pracować i co chcesz robić, więc tak naprawdę już masz w głowie szkolenia, które chciałbyś w przyszłości zrobić, żeby być dobrym praktykiem. Po studiach idziesz do jakiejkolwiek pracy, zarabiasz swoje pierwsze pieniądze, odkładasz na szkolenia, oczywiście pewnie na pewno na te tańsze, ale też całkiem dobre i powoli prawdopodobnie ludzie zaczynają się o Tobie dogadywać. Znajomi wiedzą, że jesteś terapeutą, że możesz im pomóc w ich problemach, Twoja rodzina też wie o tym i powoli, powoli tak naprawdę praktykujesz i pogłębiasz swój warsztat, dlatego że oprócz pracy, w której siedzisz, często też gdzieś tam, powiedzmy, po swojej pracy na boku pomagasz osobom. Dobrze w tym momencie też, myślę, że fajną opcją jest kupić swój pierwszy stół do masażu i to jest opcja, która jest niezwykle ważna. Ja ten swój stół pierwszy do masażu kupiłem, jak byłem na drugim roku licencjatu. Wtedy też robiłem swoje pierwsze szkolenia. Właśnie, warto też wspomnieć, że dużo osób ma to swoje plusy, robi już jakieś proste, podstawowe szkolenia, będąc na studiach i jest to całkiem niezła opcja, ale trzeba pamiętać o jednym. Jeżeli idziesz już, inwestujesz kasę w szkolenia, musisz mieć jakichś pacjentów. Nie oznacza to, że Ty musisz pracować na pełen etat, na pół etatu, gdzie w jakiejś placówce, ale Ty musisz choćby przerabiać ten materiał ze szkolenia już na osobach żywych, tak? Najlepiej z jakimiś problemami. Stąd jeszcze lepiej, jak Twoi znajomi dowiedzą się o tym, że Ty coś potrafisz wcześniej i na samych studiach będziesz próbował im pomóc
metodami, którymi nauczyłeś się, liznąłeś, czy to na studiach, czy nawet już na szkoleniach, które zdecydowałeś się robić w trakcie uczelni. Jeżeli ten temat Ci się spodobał i lubisz takie egzystencjonalne rozkminy fizjoterapeutyczne, to odsyłam Cię na swój drugi kanał, gdzie mówiłem właśnie o tym, czy warto iść na studia z fizjoterapii i tam troszeczkę jest prawdy o medycynie oraz zarobki fizjoterapii. Ja wiem, że dużo osób, które myślą o fizjoterapii albo są na studiach, to się bardzo stresują tym, czy będą miały pracę, czy będą zarabiały więcej niż te przysłowiowe 1800 w gabinecie w NFZ-cie. Słuchajcie, naprawdę myślę, że zapotrzebowanie jest spore, także nie stresujcie się tym. Jeżeli jesteście osobami naprawdę, które mogą sobie ten moment gratyfikacji troszeczkę odsunąć, jesteście osobami ambitnymi i też chcecie dowiedzieć się prawdy o funkcjonowaniu człowieku, to te studia są dla Was. Idźcie w tym kierunku, zobaczcie sobie, jak dużo osób ma problemy ze swoim zdrowiem, z kręgosłupem, z biodrami. No zobaczcie, popytajcie po prostu znajomych i sobie odpowiecie na pytanie, czy Wy będziecie mieli co robić. Popytajcie też wśród znajomych, czy chodzą do fizjoterapeutów i zobaczcie sobie, że dużo osób pomimo swoich problemów nie chodzi i jakby się dowiedzieli o tym, że mogą do tego fizjoterapeuty iść i że ktoś im pomoże, to oni poszli od razu, dlatego że ogólnie nasze społeczeństwo nie jest specjalnie biedne, nazwijmy to, tylko nie jest dobrze wyedukowane, że oprócz lekarzy są inni specjaliści, którzy są w stanie im pomóc i to naprawdę z takimi rzeczami, o których nie mają pojęcia. Bo my na swoim kanale poruszamy też problemy bolesnego kresu, niewstrzymania moczu, naprawdę takich rzeczy, gdzie przeciętny człowiek nie ma żadnego pojęcia, że fizjoterapeuta jest w stanie mu tym pomóc. Także nie stresujcie się, ja trzymam za Was kciuki, to jest naprawdę bardzo fajny kierunek, ja się z tego cieszę, u nas w gabinecie osoby, myślę, że nie wyobrażają sobie, co mogłyby robić innego niż bycie fizjoterapeutami. Naprawdę jest to bardzo fajny kierunek, tylko trzeba chcieć. Trzymam kciuki, odsyłam Was do innych filmów właśnie z takimi rozkminami. Do zobaczenia w następnym materiale.